Jak nadać uprawnienia administratora dla kolejnego konta przy użyciu wiersza poleceń w Windowsie 10? Nadawanie prawa administratora to nic innego jak przydzielenie konta użytkownika do grupy lokalnej administratorów. Można to zrobić używając komendy wiersza poleceń. Klikam prawym przyciskiem myszy na start i wybieram wiersz polecenia jako administrator. Zwróć uwagę, że pracuję na koncie administratora, aby nadać prawa administratora dla kolejnego konta. Najpierw sprawdzę sobie, do jakich grup należy konto Capulet, bo to konto będę zmieniał. NetUser Capulet i członkostwa grup lokalnych Users. Dodajmy sobie to konto do grupy administratorów, czyli Net Local Group Administrators. Nazwę użytkownika, czyli Capulet, ukośnik add, czyli dodaj. Net Local Group Administrators. Nazwa użytkownika, ukośnik add. Wciskam Enter. Polecenie zostało wykonane pomyślnie. Sprawdźmy sobie, czy Capulet należy do grupy administratorów. Tak, członkostwa grup lokalnych, administrators i users. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę itsbir.com i dziękuję za oglądanie.